Duży sponsor i duża szansa na rozwój polskiego hokeja. Ostatnie sukcesy naszej hokejowej reprezentacji pokazały, że w jednym z najszybszych sportów drużynowych możemy mocniej zaznaczyć swoją obecność w rozwoju i kształceniu młodych sportowców, ale i we wspieraniu zawodowych już zawodników ma pomóc nowy partner tytularny polskiego hokeja – Fatima Orlińska. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie, która po 22 latach powróciła do światowej elity, to początek dobrych wiadomości dla tej dyscypliny sportu. Dziś to przede wszystkim potrzeba inwestycji w młode pokolenie. Pierwszy raz takiego dużego partnera w takiej skali udało się do polskiego hokeja pozyskać. I efekty tego będziemy widzieli. Natomiast ja tak powiem, że trzeba mieć świadomość, że hokej jest najszybszą grą zespołową, natomiast efekty hokeju, jeśli chodzi o poziom sportowy, wyniki przychodzą bardzo powoli, więc nastawiamy się na długą współpracę i powolnymi krokami osiąganie kolejnych sukcesów. Sponsorem tytularnym polskiego hokeja została grupa Tauron. W ramach współpracy 8 września wystartuje kolejny sezon Tauron Hokej Ligi. Następnego dnia z kolei wielka inauguracja męskiej ligi oraz początek rozgrywek Tauron Liga Hokeja Kobiet. Dziś konkretne kwoty nie padły, natomiast docelowo współpraca ma być długoterminowa. Wsparcie finansowe pozwoli przygotować się zawodnikom do najważniejszych rozgrywek. Nasza współpraca będzie się przyczyniać przede wszystkim do większych sukcesów, do rozwoju tej dyscypliny i do popularyzacji tego sportu nie tylko tutaj na południu, ale również w całym kraju. Warto przytoczyć jedną ciekawą daną, z którą ja się zapoznałem całkiem niedawno i przyznam szczerze, że nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wiem, czy pan prezydent i szanowni panowie wiedzą, szanowni państwo wiedzą, że amatorsko hokej na lodzie jest uprawiany przez rzeszę około 100 tysięcy osób. Swoich szans na przywrócenie lat świetności hokejowi na lodzie w zawartej z Tauronem współpracy upatruje również Sosnowiec. Miasto dziś dysponuje jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych. To tu będą odbywać się rozgrywki ligowe hokejowej drużyny Zagłębia Sosnowiec. ArcelorMittal Park, kompleks w skład którego wchodzi lodowisko, również wspierany jest przez grupę Tauron. Wydaje się, że właśnie taki sposób finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa, przez ligi bezpośrednio, które będą powodować właśnie większą liczbę młodych ludzi grających w danej dyscyplinie sportu, większą możliwość wspomagania tych, którzy no dzisiaj finansowo nawet no nie są w stanie uprawiać sportu, to jest dobra droga, a nie sponsorowanie poszczególnych indywidualnych drużyn. Grupa Tauron podkreśla, że jest i chce być mecenasem sportu. Stawia na rozwój młodych ludzi, ale chce też zachęcać do uprawiania sportu, stwarzając kolejnym pokoleniom zawodników ku temu warunki i możliwości.